Witamy wszystkich na naszym webinarze. Webinarze, którego mam przyjemność być gospodarzem w obecności, tak powiem, moich szacownych kolegów. Ja się nazywam Marek Szymański. Na co dzień jestem dziennikarzem, który pisze o branży TSL. Przygląda się jej. A moimi gośćmi i Państwa jednocześnie są panowie Beniamin Matecki. Dzień dobry. Część Państwu. Państwa na pewno zna Beniamina, bo to jest człowiek dobrej roboty, że tak powiem, który od blisko 30 lat zajmuje się tą branżą i zna ją na wylot. Obecnie pomaga różnym firmom uporządkować właśnie finanse, skąd i w ogóle zreorganizować firmę. Stąd obecność Beniamina jako praktyka rynku tutaj też u nas. Witam cię, Beniaminie. Dzień dobry. Witam naszego kolegę z firmy Transcash, Kamila Nowaka. Kamil wie wszystko o finansach w naszej branży, wie jak pomagać, wie jak wspierać finansowo, więc też będziemy się posiłkować jego wiedzą w tym zakresie. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam uczestników webinaru. Cześć Beniamin, cześć. Cześć Marek. Witam oczywiście Państwa wszystkich. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że tak zareagowaliście na tą tematykę. To znaczy, że Wam się chce, bo najważniejsze, żeby się chciało. Wskaźniki pokazują nasze, w każdym razie transowe. Wynika, że tych zleceń transportowych jest coraz więcej. Tego oczywiście nie widać jeszcze trochę w gospodarce. Takie mam wrażenie i na rynku. Nie jest to jeszcze odczuwalne, więc zanim zaczniemy, słuchajcie, tą już tematykę związaną stricte z płynnością finansową, to chciałem Was spytać, Beniaminie i Kamilu, jak wy widzicie, krótko, żebyście skomentowali, jak wy widzicie obecną sytuację na rynku w Polsce i w Europie. Z naszych badań, które przeprowadza TransEU, wynika, że jeżeli chodzi o porównanie pierwszego kwartału tego roku i poprzedniego, to wzrost wynosi, uwaga, 52%. Mówimy o wszystkich rodzajach frachtów we wszystkich możliwych kierunkach, czyli Unia Europejska, Polska, Unia Europejska, ale z kolei jak na przykład czytam rozważania Beniamina na jego profilu, gdzie z kolei spedytorzy się skarżą, że jest coraz gorzej, no to mam pewne rozdwojenie jaźni. Jak jest naprawdę? Wskaźniki, liczby nie kłamią, nie? Ale jakie macie odczucie? Czy widać już pewne oznaki ożywienia na rynku? Czy w tym roku możemy się spodziewać jakiegoś wyraźnego odbicia? Kamilu? Dobrze, ja powiem bezpośrednio, jak to wygląda w rozmowach z przewoźnikami, bo akurat mój zespół sprzedażowy przede wszystkim pracuje z przewoźnikami, częściowo też ze spedycjami i tak naprawdę mogę powiedzieć, że na razie nastroje są ostrożne i mało optymistyczne, mogę wręcz tak powiedzieć, więc przewoźnicy faktycznie mówią, że widać lekkie ożywienie, natomiast no też trochę te nastroje są studzone przez to, że po prostu mamy no też duży wzrost kosztów związanych na przykład z opłatami drogowymi, czy związanymi z opłatami dotyczącymi pracowników, więc nastroje mogę powiedzieć, że na razie są średnio optymistyczne, natomiast jeżeli chodzi o sam biznes, nasz biznes, tak, czyli biznes, którym my się zajmujemy, biznes faktoringowy czy biznes windykacyjny, no to tutaj mogę powiedzieć, że faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o naszą firmę, widzimy, że jest ożywienie, tak? Mamy więcej umów windykacyjnych, co może też być tak naprawdę skutkiem tego, że po prostu firmy częściej popadają w długi i częściej po prostu są zgłaszane do windykacji. Z drugiej strony mamy też wydłużenie terminów płatności, co też stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie, choćby nawet dla spedycji czy dla innych zleceniodawców, czyli oni po prostu wydłużają sobie terminy płatności po to, żeby się zabezpieczyć
przed właśnie konsekwencjami na przykład windykacyjnymi. No i przez to też klienci, czyli nasi, czyli przewoźnicy, to nasza największa grupa, no chętnie korzystają z naszych usług. Tak więc jak dla mnie, no na razie podchodzę do tego bardzo ostrożnie. Myślę, że będziemy się temu przyglądać tak naprawdę w tym najbliższym kwartale. Zobaczymy, co przyniesie drugi kwartał i dopiero wtedy będzie można wyciągnąć jakieś, powiedzmy, konkretne wnioski. Tak. Benjamin? Przyznam szczerze, że jestem w stałym kontakcie z wieloma przewoźnikami i jestem też w kontakcie z niektórymi spedycjami. I to jest troszeczkę tak, rzeczywiście późna jesień i początek tego roku zdemolowały troszeczkę ten rynek, mocno zdemolowały, jeśli chodzi o zarówno cashowo, cashflowowo, ale już mam pierwsze kwietniowe sygnały. One się już pojawiały troszeczkę w marcu, również te sygnały, że aut rzeczywiście jest mniej na rynku. Przez to przewoźnicy, ci, którzy są już tego świadomi, żeby nie jeździć w taki sposób, że tak powiem, zgłupia frant za darmo, to zaczynają też się cenić. Dwie rzeczy. Jedna taka anegdotka, dzwoni jeden z przewoźników, z którym pracuję i mówi: ty, słuchaj, od początku tygodnia, a był to koniec tygodnia, to było chyba dwa tygodnie temu, mam wystawione Włochy na Śląsk, 1200 kilometrów za 2000 euro i nikt nie chce. I nikt nie chce. A to już jest stawka powyżej euro 50 w imporcie, więc rzeczywiście tych samochodów jest mniej. Z paroma takimi mniejszymi przewoźnikami, jak mówiłem, rozmawiałem i oni też do mnie mówią, bo wiesz, my mamy teraz tak, że 2/3 floty jesteśmy nawet w stanie postawić na kołek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie ma frachtów, to my nie jesteśmy w stanie zalewać wszystkich samochodów, to my nie jesteśmy w stanie dać pracy wszystkim kierowcom. Jeżdżą ci, którzy wykonują pracę najlepiej, po to, żebyśmy mogli na cokolwiek zarobić. No i wchodzimy w wiosnę w taki sposób, to jeżeli ilość frachtów wzrasta, niekoniecznie rzeczywista ilość frachtów wzrasta, może po prostu ilość ofert giełdowych wzrastać, no bo ludzie robią wszystko, żeby, szczególnie spedycje, żeby sprzedać ładunek, który dostają od klienta. Natomiast też klienci dzięki temu, ja zresztą o tym pisałem, dowiadują się, że znowu to wahadło zaczyna iść w drugą stronę, tak jak wcześniej było, że klienci po tym tłustym, że tak powiem, roku 2022 starali się wyrównywać sobie rachunki tym, że budżety mieli przekroczone, to w tej chwili widać, że samochodów mniej troszeczkę na rynku i w związku z tym te dane są lepsze dla przewoźników. Jest jakiś optymizm, ale uwaga, w Niemczech po drogach jest minus 10% samochodów jeżdżących, to znaczy, że tam jeszcze nie jest dobrze. U nas też wskaźniki produkcji za marzec minus 8%, to znaczy, że to jest jeszcze nie to. Proszę Państwa, tak. Więc na to trzeba uważać, chociaż prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego dla Polski rosną, to znaczy, że będzie więcej. Pytanie tylko, czy wzrośnie też konsumpcja, bo to też jest bardzo, bardzo ważny motor. Tak. Niemcy są odrębnym tematem, nie? Ośmielam się stwierdzić, że my dzięki Niemcom w branży transportowej chyba to się najbardziej kręciło, mówiąc kolokwialnie. Dziś te Niemcy są, no są w recesji, nie? Tak naprawdę. Dlatego może stąd może ta atrakcyjność tych rynków włoskich między innymi, nie? Czy południowe generalnie. W Hiszpanii dosyć dobrze się dzieje, z tego co widziałem, też gospodarczo i więcej jest frachtów do Hiszpanii, w tych kierunkach hiszpańskich. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Ja was chciałem spytać tylko o to, jakie macie wiosenne odczucia co do transportu. Zanim przejdziemy jeszcze do tych konkretnych tematów związanych z dzisiejszym webinarem, wszystkich pewnie tematów nie zdążymy omówić, to jeszcze tak technicznie powiem, że widzicie Państwo
że ten panel po prawej stronie, gdzie można zadawać pytania, komentować, wybrane pytanie, bo na wszystkie nie odpowiemy, na niektóre pytania, być może na te, które się najczęściej będą powtarzały, to postaramy się odpowiedzieć na końcu webinaru. A jak nam się uda również, jak nam się nie uda na wszystkie odpowiedzieć, a jakieś uznamy, że jest no, takie istotne czy ważkie, to też po webinarze otrzymacie Państwo odpowiedzi. Nie mogę obiecać, że na wszystkie odpowiemy, pewnie nie. Natomiast jak ktoś tam, nie wiem, chce ten webinar przesłuchać sobie trochę dłużej, to znaczy się trochę uważniej do czegoś wrócić, to po zakończeniu webinaru wszyscy uczestnicy otrzymają linka do niego, także będą mogli sobie po prostu go odsłuchać ponownie, a w ciągu kilku dni, to się pewnie stanie tak w praktyce po długim weekendzie, bo teraz niewiele się będzie działo za chwilę, otrzymacie Państwo też podsumowanie całego webinaru i też kontakt do naszych prelegentów, do czego będzie można się z nimi jeszcze rozmawiać, wymienić się uwagami, czy poprosić o jakąś poradę. I pewnie ani Kamil nie odmówią Państwu. To tyle rzeczy technicznych. Jak o czymś zapomniałem, to jeszcze sobie przypomnę. Mam nadzieję. I tak, słuchajcie, no powiedzmy, że ta wiosna, załóżmy, że ta wiosna frachtów przychodzi. Nie możemy stwierdzić, czy to jest faktycznie tylko liczba tych ofert samych jako takich, czy faktycznych frachtów. Ale coś zaczyna się dziać, okej, to może zacznijmy od takich rzeczy podstawowych, bo ja nie do końca wiem, czy wszyscy uczestnicy tego rynku wiedzą, jak mają to robić i czy mają z tym kłopot, czy nie. Jak wobec tego, mamy już tego kontrahenta, tylko jak teraz w sposób w miarę sprawny sprawdzić jego wiarygodność. Od czego zacząć? Czy starczy sama platforma, giełda? Czy trzeba jeszcze szukać jakichś innych sposobów? Czy pytać zaprzyjaźnionych przewoźników? Jak wy uważacie? Może zacznijmy od Kamila. Bardzo ważny temat i myślę, że tutaj do tego trzeba podejść po pierwsze bardzo spokojnie i rozłożyć to tak naprawdę na kilka etapów, bo tych źródeł wiedzy na temat firm jest bardzo wiele, ale myślę, że możemy zacząć, może zacznę od tych takich najprostszych. W pierwszej kolejności no to sprawdzamy oczywiście adres firmy, sprawdzamy, możemy sprawdzić na Google Docs, na Google Mapach, zobaczyć, czy ten dom stoi, czy ta firma tam stoi, czy faktycznie ta siedziba się tam znajduje. Sprawdzamy adres mailowy, patrzymy, czy jest to adres mailowy założony na konkretną domenę. Możemy sprawdzić social media. Myślę, że to jest super źródło wiedzy, które też nam może pomóc, wszelkiego rodzaju grupy dyskusyjne czy grupy branżowe, do których można po prostu dołączyć i sprawdzić, jakie są komentarze dotyczące konkretnej firmy. Tutaj oczywiście też zalecam odpowiednią dozę ostrożności, bo czasami jest też tak, że firma, która naprawdę jest rzetelnym płatnikiem, gdzieś tam spóźnia się z kilkoma fakturami i od razu zaczyna się, od razu ktoś po prostu wrzuca post, że coś złego zaczyna się dziać, a po prostu, nie wiem, może być jakieś lekkie zawirowanie, czy po prostu temat do wyjaśnienia, więc do tego też trzeba podejść z pewną odrobiną ostrożności. Możemy sprawdzać też na portalach pracowych. Mamy GoWork, który może niekoniecznie ma dobrą opinię, bo najczęściej Polacy na GoWork wchodzą i opisują swojego pracodawcę w momencie, kiedy są rozczarowani, tak, delikatnie mówiąc. Natomiast no, tam też, jeżeli wejdziemy, ale tych opinii jest naprawdę bardzo dużo i widzimy, że dotyczą konkretnej firmy, to też z tego możemy wyciągnąć wnioski. Możemy pozyskać referencje. Nie wiem, na ile jest to popularne w Polsce, wiem, że za granicą no, jest to często stosowane, że po prostu firmy weryfikują, z kim firma wcześniej pracowała, nawet kontaktują się ze wcześniejszymi współpracownikami, więc to też jest pewna forma weryfikacji. Dalej możemy zadzwonić, zobaczyć, jeżeli to jest jakiś telefon, do którego nie można się dodzwonić i próbując o różnych porach, to też może dla nas stanowić jakiś sygnał i to są, można powiedzieć, taka weryfikacja miękka. Tak? Natomiast
tak naprawdę no, dalej możemy korzystać już z konkretnych portali tak naprawdę rządowych, tak, czyli tutaj możemy zobaczyć, sprawdzić, zaczynając od KRS-u, jeżeli jest to spółka z o, czy większe spółki, więc sprawdzamy w KRS-ie wszelkie zmiany dotyczące zarządu, kiedy to nastąpiło, ile wynosi kapitał, kto może podejmować decyzje, kto może podpisywać dokumenty, kto jest reprezentantem firmy. Bardzo ważna rzecz, bo u nas też zdarzały się sytuacje, że wracały do nas dokumenty dotyczące na przykład umowy faktoringowej, które były podpisane przez głównego księgowego, tak? No bo ta pani ma jakieś tam upoważnienie, jakiś taki papier, który gdzieś tam, którym się posługuje, ale w dokumentach w KRS-ie jest inna osoba, która te dokumenty powinna podpisać, więc to sprawdzamy. Dalej możemy sprawdzić CIDG, sprawdzamy adres firmy, czy zgadza się z tym, co otrzymujemy na przykład na propozycji umowy, z którą będziemy podpisywali. Istnieje coś takiego jak Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jest to rejestr rządowy. Tak? On może niekoniecznie jest tak popularny, bo wiem, że mamy KRD, które też z nazwy jest Krajowym Rejestrem Dłużników, natomiast no, jest to po prostu rejestr prywatny, tak? ale funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych. Dalej, no, biała lista VAT, tak? Jest to kolejny element, do którego możemy zajrzeć, sprawdzić, czy nasz kontrahent znajduje się, jego rachunek znajduje się na białej liście. Więc idąc dalej, kolejny etap, czyli mamy tą weryfikację miękką, weryfikację w rejestrach rządowych. Dalej możemy skorzystać z firm czy z rejestrów firmowych, prywatnych, tak, czyli wszelkiego rodzaju wywiadowni, które umieszczają, w którym możemy zgłosić zadłużoną firmę. I tutaj chyba najbardziej popularny jest ten Big Info Monitor i w tym wypadku tutaj warto sobie wykupić większy pakiet, no bo tak naprawdę no, zakładam, że państwo czy przewoźnicy współpracują z wieloma kontrahentami, więc taki pakiet pozwala pozyskać większą liczbę danych. Tam możemy również wykupić sobie monitoring, czyli w sytuacji nie tylko w momencie, kiedy zaczynamy współpracować z danym kontrahentem, ale też na przykład w sytuacji, w której ta współpraca już została zawarta i trwa, możemy otrzymać informację, jeżeli coś zaczyna się coś złego dziać na przykład z kontrahentem. Kolejny taki rejestr, z którego możemy skorzystać, to jest InfoCredit. To jest również kolejna baza i ona również oferuje różne pakiety, chyba pakiet premium, z tego co się orientuję, to jest chyba około 15 od pytań, które możemy zrealizować i koszty są naprawdę niskie, bo to jest tak naprawdę chyba od 200 do 500 zł, więc naprawdę warto też również z tego skorzystać. Wszelkiego rodzaju giełdy wierzytelności, tak? No, jest to bezcenne źródło informacji. Akurat my jako Transkarz prowadzimy własną giełdę wierzytelności i ona akurat jest darmowa. Wystarczy zarejestrować się na naszej stronie i mają państwo wtedy dostęp do tego, żeby sprawdzić, czy dana firma w transporcie posiada jakieś zadłużenie. No, my specjalizujemy się w branży transportowej, więc wszelkie długi, które się pojawiają, tam są publikowane. Kolejny element, który możemy sprawdzić, to jest obecność na giełdach transportowych. Tak? My mamy giełdę Trans, mamy giełdę Timo. Na giełdzie, jeżeli danej firmy nie ma na giełdzie, no jest to raczej mało prawdopodobne. No zazwyczaj większość firm kiedyś na jakimś etapie swojego funkcjonowania na tej giełdzie się pojawia, a dodatkowo te giełdy stosują no, system ocen i z tego też możemy skorzystać, sprawdzić jak są oceniani konkretni kontrahenci przez przewoźników, którzy już z nimi współpracowali. I chyba jeszcze tak naprawdę taki temat, który też wydaje się prosty, bo możemy poprosić przewoźników czy kontrahentów o wszelkiego rodzaju dokumenty, które uprawniają ich do tego, żeby mogli funkcjonować w transporcie, tak? Czyli wszelkiego rodzaju zezwolenia, licencje, ubezpieczenia, czy mają OCS, czy mają OCP, to też jest ważne, możemy poprosić o przesłanie takiej polisy i myślę, że tak naprawdę zbierając to wszystko do kupy, możemy podjąć decyzję o tym, czy chcemy z kimś, z danym kontrahentem współpracować, bądź nie. Problem pojawia się chyba tak naprawdę w momencie, w którym musimy podjąć decyzję szybko. Tak? Ja rozmawiałem z przewoźnikami, którzy mówili, że dla nich problemem może być sytuacja, w której pojawia się jakiś konkretny fragment i jest jakaś taka walka z czasem. Składam ofertę, ktoś już tutaj do mnie odzwania, zaczynamy negocjować, czy negocjujemy poprzez czat, no i ja muszę podjąć decyzję, czy ja chcę z tym człowiekiem podjąć współpracę. Tak? Więc no wtedy myślę, że wtedy no szybko jesteśmy w stanie, możemy to zrobić szybko, natomiast ja zalecam, żebyśmy
zrobili ten szereg najprostszych weryfikacji i dopiero podjęli decyzję, więc zalecam spokój, zalecam sprawdzanie w kilku różnych miejscach i dopiero podjęcie współpracy, tak żeby mieć gwarancję tego, że otrzymamy pieniądze za wykonaną pracę. Słuchajcie, ale czy tego nie powinna za przewoźnika zrobić dobra spedycja? Beniamin, Kamil, co myślicie o tym? Wiecie, ja jeszcze powiem jeden wątek. My aktualnie opublikowaliśmy taki raport, w którym to wszystko, co powiedziałem, jest opisane w sposób bardziej szczegółowy i ja zachęcam do pobrania sobie tego raportu. My jako Transcash będziemy publikować co jakiś czas, najbliższy na początku maja będziemy publikować kolejny raport, w którym będziemy można zobaczyć, w jaki sposób weryfikować kontrahentów z Niemiec i cyklicznie będziemy dodawali kolejne kraje. Tak, także zachęcam do tego, żeby sobie to zobaczyć. Powiedz, Kamil, gdzie ten raport można znaleźć? Na naszej stronie, na naszym blogu finansowym Transcash'a, więc on jest do pobrania za darmo, więc można sobie z tego skorzystać w każdej chwili. Nie pobieramy za to żadnej opłaty. Dziękuję. Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o platformę Trans, to mamy taki system ocen i opinie. Nie? On jest dosyć unikatowy. Mam nadzieję, że w jakimś sensie pomaga stronom tej gry rynkowej, przewoźnikom w szczególności, żeby zweryfikować tych nieuczciwych. Ale też wrócę do tego pytania jeszcze, Beniamin. Po pierwsze, czy to spedycje nie powinny tego robić? Znaczy, rzucam takie pytanie, nie? A druga rzecz, jeżeli już się zdarza jakaś nieuczciwość, to jak skutecznie przeprowadzać taką wierzytelność? Znaczy, jak te przeterminowane wierzytelności potem, jak je ściągać? Znaczy, to w zasadzie jest też pytanie do Kamila, ale ciebie, Beniaminie, chciałbym spytać, na ile problem z zaległymi wierzytelnościami na przykład istnieje w firmach, w których ty masz do czynienia i którym starasz się pomóc? Na ile czy to jest jakiś poważny problem w ogóle na rynku w tej chwili? To jest bardzo poważny problem i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to, że my organizujemy to webinarium i to, że jest tylu uczestników tego webinarium, wskazuje, jak ważny to jest problem. Ja tylko odniosę się też, zanim powiem, jak sobie z tym radzić, do tego, co powiedział Kamil i nawet do tego, co napisała tutaj pani Maria, bo też śledzę, dotyczące szybkiej decyzji. Po pierwsze, będę mówił też niepopularne te tezy. Chytry dwa razy traci, jest takie przysłowie i apeluję do przewoźników, żeby nie ulegali wpływom, że zarobią za to samo więcej u kogoś, kto jest dla nich mniej znany. Uczestników choćby giełdy Trans, bo na jej platformie się dzisiaj spotykamy, jest bardzo wielu i takich super ofert. Znaczy, jeżeli ktoś wie, że na przykład, nie wiem, z Niemiec do Polski jeździ się za 300 euro i nagle ktoś oferuje 450 euro, no to mi by się zapaliła lampka, a przewoźnikom niektórym się niestety ta lampka nie zapala. I nie zapala się pomimo tego, proszę inaczej do mikrofonu, ja nie mam inaczej, ja mówię do komputera, panie Zbigniewie, to przy okazji, chyba że to nie o mnie chodziło. Nie zapala się ta czerwona lampka, czy też pomarańczowa lampka i nie weryfikują. Ja też odniosę się do tego, niestety firmy publikują swoje sprawozdanie tylko raz do roku i te sprawozdania są publikowane do czerwca. W związku z tym proszę zobaczyć, jeżeli w 2022 było jeszcze dobrze, a w 2023 było bardzo źle, to my jeszcze właściwie tego nie wiemy aż do czerwca 2024 roku. Dlatego to, co Kamil powiedział o social mediach, o grupach, nie wiem, Kimo Trans nie płacą, cokolwiek innego, jakiekolwiek inne rzeczy tam nie będą, wpisy, znaczy grupy nie będą, to jest bardzo dobra pierwsza weryfikacja. To jest bardzo dobra pierwsza weryfikacja, a ja przewoźnikom
od razu mówię, w niektórych przypadkach blokować firmy, gdzie macie problem z odzyskiwaniem wierzytelności albo z komunikacją. Bo to może być tak, jeżeli ja bym dzisiaj siedział na giełdzie trans i mnie dzisiaj nie ma, a jutro jestem, to bym nie panikował, ale jeżeli ja siedzę na giełdzie trans, siedzę i nagle od jutra nie ma mnie przez cały tydzień, nie odpowiadam, czy robię jakiegoś takie rzeczy, to zaczyna się zapalać zielone światło i też pamiętajcie, przewlekłość procesów naszych w Polsce jest tak długa, że prawdopodobnie odzyskacie albo nie odzyskacie pieniędzy dopiero być może za półtora roku. A dlaczego to jest problem zarówno dla spedycji i odpowiednio trzeba weryfikować spedycję i dlaczego to jest problem dla przewoźników? Wyobraźcie sobie, że ten mit, że spedycja to ma 20-30% marży i biedny przewoźnik na tym traci, to jest wielki mit. Proszę Państwa, ja umiem dzwonić do klientów, dzwonię czasami do klientów, pokazuję też ludziom, razem z moim zespołem, bo mam tutaj dziewczynę, która szkoli właściwie spedytorów, jak dzwonić do klientów, jak z nimi rozmawiać. Jedną z podstawowych odpowiedzi klienta takiego bezpośredniego jest: panie, w tym tygodniu pan jesteś 10. Bo tak jest, bo rzeczywiście tak się to odbywa. W związku z tym klient wie, że może sobie wybrać tańszego i jeszcze tańszego. Zaufa i Ksińskiemu, albo Y-kowskiemu, albo Mateckiemu, albo zaufa firmie dużej, albo małej. Ja osobiście uważam, że jeżeli są firmy małe, na przykład spedycje są małe, które to jest ich biznes, to jest ich życie, też pamiętajcie, to są osoba Matecki, Nowak czy Szymański, to są osoby, które tak naprawdę swoją twarzą mówią: ja jestem tym biznesem. Więc jeżeli współpracujecie z mniejszą spedycją, ale uwaga, ta spedycja to nie jest spedycja coś, co ja na konferencjach zawsze nazywam Ctrl C, Ctrl V, tylko spedycja, która ma swoich bezpośrednich klientów, z którymi pracuje i tobie ich daje, to nie ma lepszej rekomendacji, bo wiesz, że dla nich to jest to życie. Oczywiście weryfikacja, to co mówił Kamil, sprawdzić tu, sprawdzić tam, natomiast wiemy, że to są dobrze, że to są ludzie, którzy chcą z wami pracować, pracują i oni, dla nich też praca z takimi przewoźnikami jest dobra i uważam, że chyba, nie wiem, czy to COVID, czy to co, to troszkę zagubiliśmy się w tych naszych myśleniu przez pryzmat pieniądze przede wszystkim i to powoduje nasze problemy. Problemy przewoźników, problemy spedycji. Spedycje wpadają w te same problemy i wpadają w tych samych złych klientów. Proszę Państwa, to musimy to wiedzieć, tylko że problem polega na tym, że jeżeli spedycja wtopi 1000 euro na jednym kliencie, tak naprawdę, no to ona 900 załóżmy zapłacić musi przewoźnikowi, to ona musi na 10 innych zleceniach odrobić to, żeby zapłacić temu przewoźnikowi. Mhm. To jest kluczowe, ale oczywiście weryfikować wszystkich trzeba. Tak, tak. W zasadzie to już odpowiedziałeś, Beniamin, na moje pytanie, jak sobie radzić, w zasadzie jak odzyskiwać te wierzytelności, no czekać na wyrok sądu półtora roku. Znajomy adwokat, z którym współpracuję, odpowiada, mówi: słuchaj, powyżej 10 000 to się nie kalkuluje, a prawdopodobieństwo tych firm, bo my się dowiadujemy czy o restrukturyzacjach, czy o upadłościach, czy o wycofaniu się firmy z rynku bardzo długo po, właściwie pół roku, rok po tym, jak zaczynają się pierwsze problemy, a wtedy to już jest lawinowe niestety, więc niektórych nie ma co dochodzić w sądzie, ale można choćby pracować z firmami windykującymi na bieżąco.
Wiecie co, ja tutaj chcę, opowiem wam historię. To znaczy tak, wracając też do tego pytania, o którym ty powiedziałeś, Marek, czyli jak przeprowadzić właściwie ten proces windykacyjny. Tak? No, ja zacząłbym od etap 0 albo etap minus 1, to jest ta weryfikacja, od której zaczęliśmy. Ale i później no, następuje szereg innych rzeczy, te sygnały, o których powiedział też Benjamin. Ale tak naprawdę... żeby odzyskać pieniądze, my musimy mieć tak naprawdę przygotowany proces u siebie w firmie. To musi być proces, tak? Czyli ja mam zaplanowane pewne etapy, które pozwalają mi w jakimś tam stopniu zminimalizować to ryzyko, że dojdzie już do tego, że ja będę musiał te pieniądze odzyskać na etapie sądowym, bo tak jak Benjamin powiedziałeś, to będzie trwało bardzo, bardzo, bardzo długo i może być też kosztowne. Mogę odzyskać jakąś część tej należności, którą zgłosiłem do windykacji czy do windykacji sądowej. Natomiast tak, no, jeżeli chodzi o sam proces, najpierw przygotuj monitoring, tak? Czyli wysyłaj do klienta informacje, że zbliża się ten termin płatności, tak? Później kontaktuj się już telefonicznie, mailowo, później przygotuj wezwanie do zapłaty, czy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zaplanuj to, zaplanuj konkretne etapy. I to dotyczy wszystkich. To nie jest tak, że mała firma, mały przewoźnik, który ma, nie wiem, jeden pojazd czy kilka pojazdów, on nie może tego zrobić. On też może to zrobić. On może sobie w ten sposób się zabezpieczyć. Pierwszy telefon, drugi telefon, zapowiedź sankcji, ułożyć to w konkretne etapy i stosować je. Ale tak naprawdę chyba najważniejszym elementem to jest czas. Czas i brak oporów do tego, żeby zacząć korzystać z pomocy kogoś innego. Jeżeli ja mam zaplanowany proces i on do pewnego momentu nie funkcjonuje dobrze, nagle dostaję odpowiedź, tak jak powiedziałeś, no u mnie panie, no wszystko się wali, ja mam ZUS, mam skarbówkę na głowie, czy a zapomniałem albo już wysłałem przelew. No słuchajcie, wymówek i różnych rodzajów dłużników tak naprawdę jest masa, tak? Ale czas jest kluczowy. Jeżeli te moje etapy nie podziałały, no to muszę coś z tym zrobić, tak? Muszę się zwrócić o pomoc albo do firmy windykacyjnej, albo już po prostu pójść bezpośrednio do kancelarii adwokackiej, czy kancelarii choćby nawet na przykład naszej transcashowej, która przygotuje papiery i zgłosi to do sądu. Natomiast ja wam powiem ciekawą historię. Kiedyś byliśmy z moim handlowcem u klienta podpisywać umowę faktoringową. Siedzieliśmy sobie w takim dużym, otwartym biurze, na końcu biura siedziały panie, które tam przy komputerach, my siedzieliśmy z właścicielem, rozmawialiśmy, piliśmy kawę, podpisywaliśmy tą umowę, no i mówimy, dobrze, no okej, ale jak wygląda u pana sytuacja z długami, tak? I on mówi, nie mam, wszystko jest u mnie okej. Słuchajcie, mija dosłownie, nie wiem, minuta, on krzyczy przez całe to biuro, Kasia, otwórz tam szufladę i zobacz, czy tam jest jeszcze, czy tam mamy te faktury przeterminowane. I ona otwiera i krzyczy, tak, szefie, jest tam jedna faktura. No dobra, no to okej, okay, to wiecie co, to ja sobie zadzwonię, tam ustalę co i jak i ewentualnie skorzystam z waszych usług. No ale on tak siedzi i coś go, dobra, to Kasia, weź tam zadzwoń. No to ona podnosi słuchawkę, próbuje się skontaktować z tym człowiekiem, ten człowiek nie odbiera telefonu, nie da się z nim skontaktować. No to on siedzi, drapie się po głowie i mówi, no dobra, to wiecie co, to ja jeszcze jutro sam spróbuję i jak coś to do was zgłoszę. No ale słuchajcie, mijają kolejne minuty i on mówi, dobra, no to nie, to wiecie co, to ja jednak nie będę tego robił, tylko po prostu dam wam to od razu. I uwierzcie, że skorzystanie z pomocy specjalistów, skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej naprawdę przynosi o wiele lepsze efekty, bo koniec tej historii jest taki, że my w zasadzie ten dług odzyskaliśmy w ciągu chyba tygodnia, z tego co, o ile dobrze pamiętam, podpisaliśmy umowę, pierwszy kontakt firmy windykacyjnej, bo to jest już ta konkretna sankcja. Jeżeli nie, to ja po prostu zgłaszam to dalej, tak? I wiadomo, że no to nie jest przyjemne, dzwonienie do, upominanie się o własne pieniądze. Najczęściej jest to też tak, że robi to właściciel firmy, czasami robi to pani księgowa, czasami robią to spedytorzy, tak? Ale jest to tylko tak naprawdę pozorna oszczędność, bo tracisz swoją energię, tracisz swój czas, tracisz swoje nerwy, po prostu oddaj to do firmy windykacyjnej. Firmy windykacyjne w tym momencie oferują windykację na koszt dłużnika, można z takiej opcji skorzystać. Oczywiście można sobie wybrać z firm, które funkcjonują na rynku. My oferujemy taką usługę i nie bójmy się tego robić. Nie bójmy się tego robić, bo często jest też taka odpowiedź, a wiecie co, ja tak naprawdę nie zgłaszam. Dlaczego pan tak długo czeka? Dlaczego ten dług jest przeterminowany, nie wiem, 45 dni, 60 dni? Czekałeś 2 miesiące, czekałeś 45 dni na termin spłaty i czekasz kolejne 45 dni, zanim zgłaszasz to do firmy windykacyjnej, więc przez w zasadzie 3 miesiące nie masz pieniędzy. Dlaczego ty nie robisz tego od razu? Dlaczego nie zgłaszasz szybciej? I czasami, słuchajcie, odpowiedzi są naprawdę, no bo nie chciałem psuć relacji, nie, bo on obiecał, że zapłaci, powiedział, że przelał.
Nie, no słuchajcie, to są wasze pieniądze, tak? To są naprawdę wasze ciężko zarobione pieniądze. Upominajcie się o to, korzystajcie z firm zewnętrznych, skorzystajcie z pomocy, naprawdę. Czy tu nie działa taki mechanizm, tak mi się nasunęło, jak działa w wypadku nie tylko firm na rynku TSL, że nie będę drażnił tego mojego partnera, bo nie wiem, bo mi nie da kolejnego zlecenia? Czy tu nie działa taki straszak? Jak myślicie? Wiesz co, no chyba działa taki straszak. No dlaczego mnie zgłosiłeś do firmy windykacyjnej, tak? No przecież tyle ze sobą współpracujemy, tak? No ale wiecie, no... To jest biznes. No, no tutaj tak naprawdę wszyscy pracujemy, żeby zarabiać. I jeżeli są jakieś rozsądne przesłanki, czy ktoś, nie wiem, no, obiecuje, czy dokonuje jakichś pierwszych spłat, tak? Czy powiedzmy obiecuje, że zapłaci w ciągu jakiegoś terminu i faktycznie jakieś pierwsze spłaty się pojawiają, no to okej. Czy jeżeli jest jakieś, nie wiem, ciężko mi przytoczyć jakieś wytłumaczenie takie, dlaczego ja nie zapłaciłem, które możemy uznać za prawdziwe. No nie wiem, dokumenty nie dotarły, tak? No to często słyszymy. Klient mi nie zapłacił. Tak jest, albo klient mi nie zapłacił, tak? Klient mi nie zapłacił. Tak, to jest najczęstsza wymówka. Spedycja mówi, a wiecie co, no my mamy problem, nasz zleceniodawca, no on nie zapłacił, proszę poczekajcie, tak? Jeżeli ta relacja trwa bardzo długo i mamy jakiś okres, mamy to zaufanie, no to poczekajmy, ale mówię znowu, dajmy sobie pewien deadline. A potem po prostu korzystajmy z pomocy specjalistów. Jak najbardziej. Natomiast ja tutaj też czytam to, co Państwo piszecie. Postaram się też, żeby nam nie uciekło w tej chwili, wplatając w naszą rozmowę te wątki. Zacznę od tego, że tam bodajże Pan Piotr chwileczkę mówił, że 60-dniowy termin płatności jest dla niego chory. Panie Piotrze, dla mnie również 60-dniowy termin płatności jest chory, ale my mamy problem gdzieś indziej. My mamy tak naprawdę problem w tym, że my nasze zobowiązania publiczno-prawne musimy płacić, nawet jeżeli nigdy nie zobaczymy tych pieniędzy. Mówię tutaj o VAT-cie, którego płacimy 25 następnego miesiąca po zdarzeniu, czy mówię też o tym, że CIT-y, PIT-y i wszystkie inne podatki również tak musimy płacić. Oczywiście rozwiązaniem byłby wprowadzenie podatków kasowych, to znaczy jeżeli byłoby tak, że i VAT, i PIT rzeczywiście byłyby kasowe, to ja Państwu gwarantuję, że firmy, żeby wrzucić sobie to w koszty, płaciłyby wszystko przed 25 następnego miesiąca, bo inaczej nie wrzuciłyby danej faktury w koszty, bo mogłyby ją wrzucić, kiedy dopiero będzie zapłacona. Jaka jest odpowiedź polityków? Wiecie, nikt nie ma tego w swoim programie, bo politycy nie żyją z tego. Ja nie chcę mówić, że ci są dobrzy, tamci są źli, czy cokolwiek innego, natomiast nikt nie ma w swoim programie czegoś takiego, że płacisz podatki od tego, co uzyskasz, a nie od tego, co wystawisz. U nas jest ten system, co wystawisz. Być może wprowadzenie faktury, zapanowanie nad tym będzie jakimś rozwiązaniem. Póki co nie mamy tego. Ten model hiszpański, szczerze mówiąc, ja bym się na dzień dzisiejszy tego bał, bo mogłoby się okazać, że w najbliższych 4 miesiącach zniknie z waszymi pieniędzmi 1/4 rynku transportowego, bo ja sądzę, że taka jest mniej więcej luka na tym rynku. Mówię tutaj o modelu takim, że państwo występuje. I ostatnia rzecz a propos tych pytań, czy zgłaszać do Urzędu Skarbowego, zgłaszać, że odliczyło się, tylko proszę pamiętać, kto będzie pierwszym beneficjentem odzyskiwania pieniędzy od dłużników. Pierwszym zawsze będzie państwo polskie, Urząd Skarbowy, ZUS, potem będą pracownicy, a na końcu banki i dopiero wy, więc jeżeli wy dołożycie tą ostateczną cegiełkę do tego, żeby zablokować wypłatę do was pieniędzy, to na pewno wy dostaniecie pieniądze wtedy, kiedy wszyscy inni wierzyciele będą zaspokojeni i tak niestety jest. To, że my mamy krótki termin
przedawnienia, czyli roczny termin przedawnienia naszych zobowiązań, to też jest kluczowe i to też jest dla Was informacja taka, co z tym zrobić i za jakie pieniądze i czy warto czasami iść do sądu, czy nie warto, szczególnie jeżeli wiecie, że tych pieniędzy nie odzyskacie. Natomiast jeżeli mówimy o tym, są narzędzia rzeczywiście, niektóre windykacje są wyspecjalizowane w tym, a niektóre windykacje również mają mechanizmy, które pomagają choćby przy giełdach. Ja nie mówię o patologiach jakichś takich bardzo mocnych i specjalnych, natomiast mówię o tym, że zapewne usystematyzowanie tej wiedzy, jak należy przeprowadzać sprzedaż i że sprzedaż to nie jest tylko zyskanie nowego klienta, ale zyskanie środków zapłaconych po fakturze. To jest tak naprawdę zakończenie procesu sprzedaży i o tym pamiętajcie. I taka uwaga taktyczna, jeżeli dzisiaj dzwonicie do klienta, nowego klienta i mówi tak, mam dla ciebie ładunek, proszę jedź z Rzymu do Monachium, a ile chcesz za to i mówicie, cenę na przykład 1500 euro, oni mówią, o super, to jedziemy, a wiecie, że na rynku to chodzi po 1200 i mówię o kliencie bezpośrednim, to już Wam się znowu powinna zapalić pomarańczowa lampka. Bo to oznacza ni mniej, ni więcej, że być może właśnie jest duże ryzyko, tak? Więc najpierw weryfikacja, a potem no, nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo, sami wiecie, jak ciężko Wam przychodzą Wasze pieniądze, więc nie myślcie sobie, że ktoś akurat dla Was, bo zadzwoniliście, będzie miał te pieniądze jeszcze łatwiej, jeszcze lepiej. Nad tym trzeba niestety pracować, żeby weryfikować kontrahentów. Nie trzymajcie swoich faktur zadłużonych w szufladzie. Magiczna tak. Szuflada to jest naprawdę... Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy szczególnie tych doświadczeń Beniamina, jeżeli chodzi o to, jak tą płynność zachować. Wierzytelność jest, odzyskiwanie wierzytelności to jest jeden z elementów. Natomiast chciałbym jeszcze spytać Kamila, bo ty wspomniałeś o tych źródłach już finansowania, mówiłeś o faktoringu. Jakie są jeszcze takie najbardziej popularne metody finansowania firmy, no szczególnie teraz jest to istotne. Z jakich narzędzi korzystają firmy transportowe? To tak naprawdę chyba zacznę od tego najbardziej popularnego, no leasing, tak? To jest najbardziej popularne narzędzie finansowe i chyba najbardziej dostępne, natomiast no, w ostatnim czasie ono też nie jest odporne na wszelkie zawirowania makroekonomiczne, no bo wszyscy dobrze wiemy, że wartość czy koszt tego leasingu jest też uzależniony od zmian stóp procentowych, więc leasing zawsze będzie chyba w naszej branży najbardziej popularnym takim źródłem finansowym. No w dalszej kolejności kredyty, tak? Kredyt obrotowy czy pożyczka. Natomiast no tutaj akurat w ostatnim czasie widzimy mocne zaostrzenie tych warunków uzyskania takiego kredytu przez banki. W lutym tego roku NBP opublikowało wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków i no potwierdziło się to, co w zasadzie działo się już cały 2023 rok, czyli no banki po prostu cały czas zaostrzają te kryteria kredytowe. Wynika to przede wszystkim z tego, że jakość portfeli znacząco spadła i też zawirowania makroekonomiczne mają na to wpływ, więc tutaj myślę, że dalej będziemy szli w tym kierunku, że banki będą zaostrzały tą swoją politykę, no i ten kredyt będzie coraz bardziej dostępny, a wręcz myślę, że możemy się spodziewać takich sytuacji, w których na przykład kredyt obrotowy może zostać wypowiedziany, no bo firma nie będzie miała wystarczająco dobrych danych finansowych, albo na przykład bank zażąda w takiej sytuacji na przykład jakiegoś zabezpieczenia, tak? Więc na to też musimy uważać. No i tak naprawdę w naszej branży, no to factoring jest takim chyba jednym z najbardziej popularnych źródeł finansowania. Factoring jest łatwiejszy i szybszy w pozyskaniu, tak? Tutaj on też nie obciąża klienta w tak znacznym stopniu jak kredyt. No i tak naprawdę, no ja akurat specjalizuję się w factoringu w tym momencie i tak naprawdę patrząc na factoring, on staje się coraz bardziej popularny w Polsce, nie tylko w branży transportowej. No, u nas on jest popularny i tak naprawdę my widzimy wzrost obrotów i wzrost klientów, którzy coraz bardziej przychylnie do tego
faktoringu podchodzą. Z faktoringu korzystają nie tylko przewoźnicy, to tutaj też muszę je podkreślić, bo korzystają również z tego spedycje. Spedycje, które no, chcą być rzetelnym płatnikiem, chcą płacić w terminie, które na przykład potrzebują szybciej gotówki na to, żeby się rozwijać, żeby pozyskiwać choćby nie wiem, kolejnych przewoźników, kolejne rynki, otwierać kolejne oddziały. I jeżeli chodzi o sam factoring, no to ja tutaj mogę też opowiedzieć, że tak naprawdę bardzo istotne jest to, z jakiego factoringu korzystamy, na jakich warunkach i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Dla mnie bardzo ważne jest to, i myślę, że chyba dla wszystkich bardzo ważne jest to, żeby przed podpisaniem takiego dokumentu zapoznać się z nim i zobaczyć, jak wygląda tabela opłat i prowizji, jak wygląda regulamin, no bo tak naprawdę, no wiecie, marketing przyjmie wszystko, tak? My możemy pokazywać super liczby, super cyferki, żeby przyciągnąć klienta, natomiast no, klient tak naprawdę powinien wejść w to głębiej i sprawdzić, jak wyglądają warunki takiego factoringu. Akurat najbardziej popularny factoring w tym momencie dla firm transportowych to jest albo factoring pełny, czyli finansowanie całego takiego portfela w danej relacji ze spedycją czy ze zleceniodawcą, albo factoring spotowy. My oferujemy i taki factoring spotowy, czyli po prostu mam podpisaną umowę i w momencie, w której potrzebuję gotówki na przykład, bo pojawia się jakiś nieoczekiwany koszt, no to korzystam sobie spotowo, tak? Czyli przychodzę, daję jedną fakturę, tam jest, płacę za to odpowiednią stawkę i dostaję za to pieniądze, tak? Natomiast w przypadku factoringu pełnego, no to tutaj oddaję cały portfel. Tu kluczowe jest to, że my musimy mieć sesję globalną, czyli współpracować, czyli musi być tutaj współpraca z trzema stronami. Bardzo istotne w podpisaniu takiej umowy, no spedycja musi podpisać sesję globalną, musi wyrazić zgodę na takie finansowanie, ale jest to bardzo korzystne, bo wtedy tak naprawdę ten cash flow jest bardzo szybko. My nie musimy potwierdzać każdej faktury, oni zmieniają swoje rachunki, numer rachunku na fakturze jest już zmieniony na rachunek Transcasha, więc ty przychodzisz do nas, dajesz fakturę, od razu otrzymujesz gotówkę, czasami nawet dzieje się to w ciągu godziny, tak? Nasz rekord to była wypłata tak naprawdę w ciągu minuty, udało nam się dzięki temu, że ta relacja już była potwierdzona, po prostu zarejestrowaliśmy fakturę i nasz automat od razu wypłacił klientowi pieniądze, a później my otrzymujemy od kontrahenta, więc podpisując taką umowę, zwracajcie uwagę na regulamin, zwracajcie uwagę na opłaty, zwracajcie uwagę, czy jest jakaś opłata stała, tak? Czy płacicie abonament, czy po prostu macie umowę, z której możecie korzystać w sytuacji, w której tego potrzebujecie. Zwróćcie uwagę również na to, czy na przykład musicie płacić za windykację. No, wiecie, no, zdarzają się opóźnienia, kontrahent nie zapłaci w terminie, no i wtedy faktor obciąża, firma faktoringowa obciąża przewoźnika dodatkowymi kosztami. No, to należy sprawdzić. My akurat tego nie stosujemy. My windykujemy w ramach tego, w tej usługi faktoringowej. Natomiast no, wiemy też, że u innych faktorów wygląda to nieco inaczej i taka opłata się pojawia. Kolejny temat, no to na przykład zwiększenie limitu. Przychodząc, oczekujesz pewnego limitu, no ale wiadomo, jeżeli twoja firma się rozwija, będziesz potrzebował więcej, to też należy zwrócić uwagę, czy będziecie to musiało dodatkowo kosztować, tak? Więc to są takie elementy, wydaje się, że oczywiste, natomiast w momencie, w którym my rozmawiamy z klientami, czy klienci do nas dzwonią i pytają się o ofertę, no to czasami zadają, wiecie, jedno podstawowe pytanie, ile ja za to zapłacę, tak? No mam fakturę na 45 dni, ile za to pobierzecie opłaty, tak? No my mamy jeden prosty cennik, no u nas cennik naszej usługi to jest jedna pozycja. My ci powiemy, weźmiemy za to tyle i tyle procent, czy zgadzasz się na taką ofertę, tak? Więc to jest też czasami takie zaskoczenie, okej, tylko to, czy jest coś więcej, nie ma, tak? Więc no, zwracajcie na to uwagę, naprawdę zwracajcie na to uwagę, na pozostałe koszty, bo na sam koniec może się okazać, że faktura kosztowa, która do was przyjdzie, będzie o wiele wyższa niż tak naprawdę to, co zostało wam obiecane na etapie sprzedaży. I ja też tutaj też nie chciałbym demonizować sprzedawców czy firm faktoringowych jako całości, sam jestem... pracuję w sprzedaży i czasami jest po prostu tak, że nie da się o wszystkim opowiedzieć, tak? Nie da się podczas rozmowy sprzedażowej powiedzieć, to będzie to, bo klient nie chce usłyszeć całej tabeli opłat i prowizji, ale poproście po prostu sprzedawcę, żeby wam to przesłał. Usiądźcie do tego spokojnie i zadecydujcie, czy chcecie z tego skorzystać. Ja jeszcze przypomnę to, co już mówiłeś, Kamilu, że można pobrać wasz poradnik, jak weryfikować kontrahentów, i my go, dodam jeszcze, że my go też dołączymy do tych materiałów, które będziemy wysyłali
do uczestników naszego webinaru. Marek, widzę, wiesz co, bo chciałbym tutaj jeszcze odpowiedzieć na jedną rzecz, która pojawiła się tutaj no. na czacie a propos właśnie faktoringu, że większość klientów nie wyraża zgody na faktoring. Właśnie chciałem o to spytać. Tak, więc słuchajcie, no my jesteśmy tego świadomi, tak, więc że czasami tak się dzieje. Tak, znowu, przyczyny są bardzo różne. Czasami no po prostu firma spedycja ma złe doświadczenia z faktorem, tak? Ma złe doświadczenia z faktorem, była, nie wiem, windykowana, nie przyjmowano informacji, że nie wiem, że wydłuża się termin spłaty, bo na przykład czekamy, oczekujemy na dokumenty. Wynika to też z tego czasami, powiem wam, że z czystego lenistwa, tak? My kontaktujemy się na przykład z działem finansowym, no jest tam jakaś pani, która jest księgową, no i ona mówi, no dobra, no ale wie pan, dla mnie to jest kłopot, ja mam już wpisane numery rachunków, ja mam, muszę potwierdzić tą zgodę na cesję, dla mnie to jest dodatkowa praca, której nie chcę robić, tak, i no, ja powiem z mojej perspektywy, my jako Transcash staramy się z tymi kontrahentami tak naprawdę rozmawiać, pokazywać im, jak wygląda nasz proces, pokazywać im, że dzięki temu, pierwsze, no to jest korzyść dla nich jako spedycji, że po prostu mogą pozwolić swoim przewoźnikom szybciej uzyskać pieniądze. No i tak naprawdę, wracając do tego oporu, my mamy umowy, czy mamy niepisane umowy, czasami nawet umowy dżentelmeńskie ze spedycjami, które już znają nas, wiedzą, w jaki sposób wygląda proces. U nas dajemy taką możliwość, że płatnik może przesunąć termin płatności, tak? Czyli my do niego dzwonimy, czy prosimy go o potwierdzenie terminu płatności, on mówi, dobra, to będzie trwało nieco dłużej, bo na przykład czekam na dokumenty, tak? Albo na przykład będzie sytuacja taka, że ja jeszcze muszę z przewoźnikiem dogadać temat na przykład, nie wiem, no, uszkodzenia towaru i dopiero wtedy wam to potwierdza. Więc no, dobre relacje firmy faktoringowej z płatnikiem są kluczowe. Natomiast no, my też mając świadomość tego, że czasami jest to nie do przejścia i trafiamy po prostu na no, opór, to mamy propozycję finansowania, tak nazwijmy to, no, cichego faktoringu, tak, poprzez pożyczkę, tak, czyli w sytuacji, w której na przykład jest zakaz cesji albo firma nie wyraża zgody na finansowanie, no to my możemy coś wtedy udzielić takiemu przewoźnikowi, tak zwanej, my to nazywamy pożyczką, ale tak naprawdę de facto jest to faktoring cichy, tak, czyli ty dajesz na fakturę, my ci ją wypłacamy, natomiast te pieniądze odzyskamy nie od twojego kontrahenta, tylko ty po prostu nam je zwrócisz w sytuacji, w której już będziesz mieć te pieniądze u siebie, tak. Wiadomo, że ryzyko jest większe, tak, i nie wszystkim możemy to zaproponować, ale jeżeli mamy przewoźnika, z którym mamy już ułożoną współpracę, który z nami korzysta z naszych usług bardzo długo, no to wtedy wyrażamy na to zgodę. Jeżeli też widzimy, że po drugiej stronie jest duży kontrahent, tak, duża spedycja znana i taka, gdzie wiemy, że oni są, płacą terminowo i są znanym kontrahentem, no to również jest to dla nas taki element, który pozwala nam przychylniej spojrzeć na to, żeby taką fakturę sfinansować. Ja bym się tylko tutaj odniósł do tego i to jest taka przestroga tak naprawdę troszeczkę dla Państwa przewoźników. Pamiętajcie, że narzędzia finansowe, to co mówił Kamil wcześniej, one są wszystkie dla was. Tylko problem polega na tym, jeżeli wy żyjecie tylko i wyłącznie narzędziami finansowymi i tak naprawdę przenosicie się z jednego na drugie narzędzie, szczególnie, bo będziemy, mam nadzieję, jeszcze później rozmawiać o kredycie obrotowym w koncie, jak bardzo jest potrzebny albo jak bardzo jest niebezpieczny też, bo są te dwie strony. Tak samo jest, proszę Państwa, ze skracaniem terminów płatności i wypłatą z faktoringu i tak samo jest tak naprawdę ze wszystkimi innymi narzędziami finansowymi. Jeżeli wy nie będziecie odpowiednio zbilansowani, to znaczy suma kosztów mniejsza niż suma przychodów, no to wam rozwiązanie faktoringowe, ono będzie działało dobrze w tej chwili, skrócicie sobie termin płatności, zyskacie w tej chwili rzeczywiście pieniądze, ale tych pieniędzy nie będziecie mieli za te dwa miesiące, czy tam za ten miesiąc. Jeżeli zużyjecie do gołej dechy, że tak powiem, kredyt obrotowy, a i tak nie będziecie mieli przychodów z faktur, bo wcześniej zrobiliście działanie faktoringowe, no to nie będziecie mieli czym zapłacić kierowcy, nie będziecie mieli czym zapłacić za leasing, nie będziecie mieli czym zapłacić za paliwo czy opłaty drogowe, a jak dobrze wiecie, to nie są małe koszty, więc to odpowiednio wszystko trzeba liczyć, to jest raz. Być może
czasami trzeba podjąć okrutną decyzję, nie wyjeżdżam, zostawiam ileś samochodów, bo mnie to będzie mniej kosztowało zostawienie czterech samochodów na placu, niż wyjechanie tymi czterema samochodami i na przykład zalewanie ich paliwem, kiedy wiecie, że tego nie będzie. Dlatego wszystkie narzędzia musicie odpowiednio wy liczyć pod siebie. Tak naprawdę bezwzględnie trzeba umieć liczyć, w którą to stronę jak wygląda. Ja tutaj jeszcze a propos faktoringu, czasami zdarza się tak, że firmy spedycyjne po prostu nie mają nic przeciwko faktoringowi, tylko i nawet nie mają, nie wiem, w regulaminie, czy nie mają zapisów, że jest zakaz cesji, czy tam zakaz faktoringu, tylko po prostu nie chcą się tym też zajmować. Ale wiesz co, ja ci powiem tak, Beniamin, ostatnio zaczęliśmy rozmawiać ze spedycjami, tak? Mamy też produkt S-Konto przeznaczony przede wszystkim dla spedycji. I tak naprawdę my do tej pory myśleliśmy w kategoriach, skupiamy się na przewoźniku, to on ma tą potrzebę przyjścia z tą fakturą. Natomiast spedycje też mają swoje potrzeby finansowe i one też muszą zadbać o swój cash flow. I na podstawie tych rozmów my stworzyliśmy produkt S-Kontowy, tak? Czyli ja nie mam własnych środków, żeby zaproponować skonto przewoźnikom swoim, tak? No bo nie mam zabezpieczonego czy po prostu wystarczających źródła finansowania i korzystam wtedy z konta transkoszowego. I to działa bardzo prosto. Tak? Taka spedycja dostaje od nas jakiś limit, może wyjść na rynek i powiedzieć, dobra, ja biorę taką stawkę, mam taki termin płatności, ale umożliwiam finansowanie, bo współpracuję z firmą Transcash, my dajemy im określoną pulę, dajemy im określoną stawkę. Zazwyczaj jest to nawet taniej, niż gdybyś przyszedł po prostu do nas bezpośrednio z ulicy, ale co jest najważniejsze tak naprawdę w tym produkcie, to jest to, że my też dajemy tej spedycji jakiś określony czas na tą spłatę do nas. Tak? Czyli on z jednej strony może pracować z przewoźnikiem na zasadzie, no ja ci umożliwiam to, nie ma problemu, tak działa ten proces, a dodatkowo no, oni wiedzą, że my im umożliwiamy spłatę, czyli czekamy na to, aż oni otrzymają pieniądze od swojego płatnika, tak? I to jest taki, myślę, że no win-win tak naprawdę. Mamy produkt, którym możemy zarządzać z dwóch stron. I naprawdę powiem wam, że świadoma rozmowa, pokazanie usprawnienia i przekonanie na pani księgowej, czasami naprawdę spotykamy się z paniami, które tak naprawdę, słuchajcie, one są na samym końcu tego łańcucha rozliczeniowego, no to ona ma tą fakturę, ona ją otwiera w systemie i pokazanie jej, że tak naprawdę nic nie grozi, to pomaga, tak? I zaczynają, ja widzę na przykład no, dużą zmianę w podejściu, w zrozumieniu i tym, że tak naprawdę to jest proces, który mi ułatwia. Jak najbardziej. Beniamin, wejdę ci w słowo teraz, przepraszam, bo czas leci, a ty masz tutaj, ty jesteś skarbnicą też tej wiedzy praktycznej. A nie mamy 60 dni, przepraszam? Nie. Słyszałem, że to popularne na rynku transportowym. To nie ta grupa. Aha. Natomiast wiesz co, bo ty już zacząłeś o tym mówić, my tu dotykamy clue. Mówiłeś o tym, jak firmy liczą koszty i na przykład z tym paliwem, że zalewają baki, a potem ten samochód stoi. Powiedz mi, bo to mnie bardzo interesuje, myślę, że też naszych uczestników również, jak wchodzisz do takiej firmy, która już zaczyna mieć jakieś kłopoty i zamiast się restrukturyzować, kiedy już potem czasami jest no, już bardzo ciężko, to lepiej ją zreorganizować. Powiedz mi, jakbyś miał jakoś uszeregować, czy powiedzieć takie podstawowe błędy, tak to nazwijmy, nie? Czy pewne niedociągnięcia, czy pewne nieświadomości w firmie, to jakbyś to powiedział, bo ja nie pierwszy raz spotykam się z taką opinią, zewsząd ją słyszę, że nie potrafimy liczyć kosztów. No to skoro nie potrafimy określić, czy tak naprawdę zarabiamy, czy nie, no to jak możemy zadbać o płynność finansową? Powiedz, jak to jest, Beniamin, w twojej praktyce? To ja zacznę od tego. Coś, co mnie najbardziej denerwuje, ale za to przynosi mi największe korzyści, to jest tak zwany worek, proszę państwa, i uważajcie na worek. Co to znaczy worek? Worek kosztów. Dla pani księgowej, o której wspomniał Kamil tutaj, czy dla właściciela, czy dla każdego, po prostu on zbiera sobie worek kosztów i mówi, dobra, leasingów mam
załóżmy na 10 tysięcy euro, paliwa mam na 10 tysięcy euro, kosztów osobowych mam na 10 tysięcy euro, wszystko ok, czyli muszę mieć 30 tysięcy euro. Oddaję faktury księgowej, księgowa mówi 30 tysięcy euro i to się zgadza, to jest te same 30 tysięcy euro, ale co, kto, jak, gdzie, którędy i jakie koszty generuje który samochód albo które miejsce, kompletnie tego nie wiemy w danym momencie. Pierwszą rzecz, którą zawsze analizuję, bo ja przychodząc czy też pracując z firmą, fajnie to nazwałeś restrukturyzacja czy reorganizacja. Restrukturyzacja jest krokiem prawnym, ja przypomnę, i właściwie restrukturyzacji mimo wszystko spedycji to przewoźnicy powinni się bać. Restrukturyzacji klienta to przewoźnik powinien się bać, choćby przez to, co mówiłem, że Urząd Skarbowy, ZUS, pracownicy, banki, dopiero oni w kolejnej grupie i im więcej, tym więcej. Natomiast reorganizacja to jest dobrowolne poddanie się zmianom wewnątrz, nie powoduje skutków prawnych, jest natomiast rzeczywistą rodzajem działania w firmie, który właściciel czy też zarządzający daną firmą może podjąć sam. I tego nie należy się bać. Jak jest za 5.12, to mamy do czynienia z reorganizacją i to z tego można wyjść i można się wręcz nawet układać z kontrahentami, z leasingiem, z każdym innym można się ułożyć, byleby to było racjonalne. Jak jest 5.12 i wchodzi prawny element restrukturyzacji, nie daj Boże upadłości czy bankructwa, no to już jest wszystko sądowe, to już są inne kroki. Tutaj ja nie jestem prawnikiem, ja jestem ekonomistą, w związku z tym nie powiem wam, ale może się okazać, że dostaniecie pieniądze za 5 lat, w 90 ratach po 300 zł i bez odsetek, bo tak działają plany restrukturyzacyjne i zapewne Państwo się też już z tym spotkali, bo w ciągu ostatniego roku było parę firm, które poddawały się już procesowi restrukturyzacji i były to głośne restrukturyzacje i mniemam, że mogą nie być ostatnie też, jeśli chodzi szczególnie o spedycję, to bierzcie to Państwo również pod uwagę. Ale wracając, sprawdzamy, co jest w worku i wyciągamy do poszczególnych tak naprawdę przegródek, żebyśmy wiedzieli samochód A, samochód B, samochód C i staramy się to robić w taki sposób. I dopiero potem mówimy sobie, to robimy dobrze, to robimy źle, to robimy jeszcze inaczej, tak? To nie jest tak, że niektórzy mają na przykład, ja znam takie firmy, które mają bardzo dobre analityki, a słabo zarządzają na przykład sprzedażą. A z drugiej strony są firmy, które mają bardzo dobrą sprzedaż, ale nie wiedzą to, z czego wynika i tak naprawdę przez to, że nie wiedzą to, z czego wynika, to one również są narażone na kryzysy, no bo nagle się okazuje, że ich klient ogłasza nowy przetarg. Oni do tej pory jeździli dla tego klienta, było wszystko super, pięknie, ładnie. W nowym przetargu nagle jest nowe rozdanie i oni wypadają z danej trasy, a oni zbudowali sobie cały biznes pod daną trasę. Oni sobie zbudowali cały biznes pod danego kontrahenta. To też należy z tym działać. Pani Mario, ja chyba panią pokocham. Restrukturyzacja jest pewnego rodzaju problemem. No, tak przy okazji czytam argument, aczkolwiek pamiętajcie, że to są normalne kroki prawne i dozwolone w polskim państwie, w związku z tym powinny to być tak traktowane. Natomiast państwo nie ma zamiaru na pewno pomagać oszustom. Ja wierzę jednak w nasze państwo, jednak restrukturyzacja na pewno boli również te osoby, które nie otrzymają swoich pieniędzy. Reorganizacja, to co Marku powiedziałeś, jest dla nas jakimś takim rodzajem, żebyśmy próbowali sobie poradzić, próbowali się też dogadywać. Tak? Ale to, wiecie, ja dzisiaj jestem w Toruniu na trendowni
zresztą łączę się z wami z pokoju hotelowego i powiem wam, wczoraj na jednym z tych wykładów, na jednym z wykładów, to był też właśnie, był, pojawił się wykład a propos no, takiej analizy swojego przedsiębiorstwa i tam padło też takie słowa, padły takie słowa, że dane to jest ropa XXI wieku, tylko ta ropa jest bardzo mocno zanieczyszczona i tak jak ty powiedziałeś, że czasami my mamy bardzo dobrą analitykę, ale nie potrafimy znaleźć, nie potrafimy z niej korzystać, nie potrafimy z niej wyciągnąć jakichś konkretnych wniosków. Ja mam w sumie pytanie do ciebie, Beniamin, no bo ty jesteś zaproszony do firmy Pomóż, powiedz mi, co możemy zrobić, w jaki sposób my możemy to przeorganizować. To i powiedziałeś o jakichś workach kosztowych, że od tego zacznijmy, podzielmy to, tak? Ale powiedz mi, gdzie najprościej szukać oszczędności w firmie, tak? Gdzie przewoźnik może w najprostszy sposób na już tą oszczędność znaleźć, tak? On przeanalizował swoje koszty, on jak gdyby no, ma świadomość tego, że zaczyna się coś złego dziać. Gdzie powinien szukać oszczędności? Czyli od czego zacząć? To porządkowanie, nie? To ja bym to nie jest tak, że wszystkie firmy są równe. To nie jest tak, że ja przychodzę i mówię tnijcie tu, tnijcie tu, tnijcie okay. tu. Kompletnie to tak nie wygląda. Zauważcie parę rzeczy. Znaczy, ja na przykład osobiście byłem wielkim przeciwnikiem tak zwanych wynajmów długoterminowych. Nie wiem, czy jak ja to mówiłem, nie przewoźnicy, nie wchodźcie w wynajmy długoterminowe, bo wynajmy długoterminowe są dla was podwójnie zabójcze. One tak naprawdę mają niższą koszt raty, ale wszystko, całą resztę poza niższym kosztem raty, wy i tak zapłacicie na koniec, oddając ten samochód. I znam przypadki takie, gdzie ktoś oddawał 10 samochodów i musiał do tego dołożyć 400 tysięcy złotych, żeby oddać 10 samochodów, bo tak firmy wynajmujące mu to liczyły. Jeżeli by brał to pod uwagę, wydłużył termin leasingu, nie brał na przykład 3 lata wynajmu długoterminowego, tylko wziąłby na 4 lata w leasing, to nagle by się okazało, że przynajmniej na samym końcu ma środek transportu, z którym może coś zrobić. Albo jeździć taniej, albo sprzedać. Ja wiem, że teraz będzie, ale się teraz samochody nie sprzedają. No jasne, natomiast można ten samochód odstawić też na kołek i poczekać na lepsze czasy. Natomiast nie można odstawić na kołek rachunku na 400 tysięcy, oddając 10 samochodów, bo ta firma nie będzie tym zainteresowana. To jest taki jeden z takich rażących przykładów, o którym ja mówię przewoźnikom, nie róbcie tego, wychodźcie z tego, spróbujcie nawet renegocjować warunki i zamienić to, ten wynajem długoterminowy wręcz na leasing. Teraz jest bardzo dużo zwrotów samochodów, w związku z tym firmy, to są bardzo często te same firmy, te, które wynajmują i które leasingują też. Powiedzmy, to jest tak naprawdę wynajem długoterminowy, to jest leasing bez wykupu samochodu, no, w gruncie rzeczy. I w taki sposób można do tego podchodzić. Nie ma jednej, o, i dziękuję Pani Mario, miło słyszeć. Nie mam jednej metody na to, jak sobie radzić z takimi kosztami. Czasami ja mówię, no nie wiem, a próbowaliście z kimś podpisać umowę, żeby taniej kupować paliwo? 20 groszy? A próbowaliście tego, próbowaliście tamtego, próbowaliście wyjść? O, i Pani Magdzie dziękuję przy okazji. Ja zaczynam zawsze, wchodząc do takiej firmy, zawsze mówię tak, ja wam robię audyt, według mnie to, co na co zwrócę uwagę, bo ja badam i sprzedaż, badam i koszty, badam organizację, badam wpływ właścicieli na firmę, tak naprawdę, czy on jest dobry, czy niedobry, wręcz. To znaczy, czy właściciel tak naprawdę ma pozytywny wpływ na to, co się dzieje w organizacji, czy nie ma. Dam przykład negatywnego wpływu właściciela na organizację. Wyobraźmy sobie to, że organizacja ma 100 samochodów. Nie wiem, czy słuchają nas tacy ludzie teraz. I właściciel ma taką tendencję, ona coraz rzadziej już występuje, ale taką, żeby kierowców za wszystko obciążać. I obciąży jednego czy drugiego kierowcę,
prowadzącego mu tych 100 samochodów i nagle się okazuje, że dowie się o tym 10 innych kierowców i mówią, dobra, to zanim mi się coś zdarzy, to ja wolę odejść z tej firmy, poszukać sobie innej firmy. Dlaczego? Bo nie będę czekał, aż on mnie obciąży, jak mi się coś przydarzy, tylko pójdę tam, gdzie wiem, że takich obciążeń nie ma. I są takie firmy. Czy to jest pozytywny wpływ właściciela? Nie, bo jeżeli mu stanie 10 samochodów, to on musi zrekrutować 10 kierowców, a te 10 samochodów, jeżeli jest w leasingu czy w wynajmie, to będzie kosztowało tego właściciela 15-20 tysięcy euro miesięcznie tylko za to, że one stoją i nie mają kierowców. To znaczy, że na te 20 tysięcy euro miesięcznie pozostałe 90 samochodów zamiast zarabiać dla tego właściciela, to musi najpierw odrobić te 20 tysięcy. Tak? Z drugiej strony właściciel ogranicza kompetencje swoich spedytorów, swoich dyspozytorów, mówiąc, ty tego nie możesz robić, bo ja o tym decyduję. Ja im wtedy proponuję, zróbcie sobie drabinkę decyzyjną, co może, a czego nie może, o czym nie może decydować spedytor, dyspozytor, kierownik spedycji, kierownik działu handlowego, podobnie jest z tym, nawet z cenami frachtu. I to są takie rozwiązania, które to nie mówimy, Pani Janno, jako leasingu długoterminowym. Rozróżnienie, czy wykupujecie, czy nie wykupujecie pojazdu, to jest leasing albo wynajem. Ok? To tak bym chciał się odnieść. Przepraszam, że wtrącam od razu odpowiedzi na Państwa pytania, ale chciałbym, żebyście też na bieżąco korzystali z tego, bo później może być to pytanie dalej mocno nieaktualne, tak? Albo niezauważone przez nas. To tak bym o tym powiedział. Ja dodałbym szczerze, że super, że został poruszony taki aspekt umiejętności i skilli, jeżeli chodzi o zarządzanie, tak? No, niekoniecznie kadry zarządzającej, ale wręcz nawet właściciela. Tak? Ja wam mogę powiedzieć przykład też z mojego podwórka, czy w zasadzie z mojego życia prywatnego. Moja żona ma wujka, który prowadzi biznes, jest przewoźnikiem, tak? Ma kilka samochodów, chyba w tym momencie 8 zestawów i tą firmę powoli przejmują jego synowie. Oni też w zasadzie po linii w zasadzie za chwilę nastąpi sukcesja i z całym szacunkiem dla mojego wujka, tak, on jest naprawdę super człowiekiem, ciężko pracującym, ale on jest też takim, nazwijmy to, człowiekiem starej daty, tak, on właśnie przywiązuje się do jak już z kimś pracuje, to nawet jak nie płaci, to ja dalej będę z nim jeździł, stawki są takie, jak były, one się nie zmieniły, a tutaj wiecie, koszty rosną, to zmieńmy to. I ja zauważyłem, że w momencie, w którym on zaczął oddawać powoli tą większą decyzyjność swoim synom, to ta firma zaczęła lepiej funkcjonować, tak? No, ale to też musiała u niego nastąpić pewnego rodzaju taka zmiana mentalna, że ja już jestem gotowy, żeby po prostu trochę odejść do tyłu i pozwolić tym młodszym, tak? A oni naprawdę super sobie z tym radzą, wiecie, oni naprawdę sprawdzają, zresztą gdzieś tam konsultujemy się ze sobą, rozmawiamy o tym, co u nich się dzieje, jak wygląda ta sytuacja, czy ze spedycjami, czy w ogóle na rynku, więc oni naprawdę są super i myślę, że to też jest taki super ciekawy to, co powiedziałaś, tak? Że ten audyt to nie dotyczy tylko z twardych danych, ale też takich, powiedzmy, miękkiego elementu. Tak, mam taki tak zwany dekalog, jeśli chodzi o to, natomiast to już mniejsza o to, natomiast każdy sobie powinien sam odpowiedzieć, w którym jest miejscu tego. A propos tego, ja znam bardzo wiele firm przejmowanych oczywiście przez dzieci ze strony rodziców i też z wieloma takimi pracowałem w całej Polsce firmami, pozdrawiam przy okazji, jeżeli nas słuchają. Natomiast rzeczywiście to jest też tak, że już nawet ja jestem na tyle starym człowiekiem, że zupełnie inaczej patrzę na bardzo dużo spraw w stosunku do moich dzieci. Tak, moje dzieci są nowoczesne, jeśli chodzi o narzędzia nowoczesności. Ja chyba czasami jeszcze tą starą ekonomię, z tą nową ekonomią, ja jej nie rozumiem. Dobry przykład są kryptowaluty, których też nie rozumiem. Jak można kopać kryptowaluty, jakieś wirtualne zdarzenia? Natomiast wiem, że biznes transportowy należy do starych, bo chodzi o to, żeby przejść z punktu A do punktu B. I jak tylko zrozumieją wszyscy gracze, znaczy w sensie właściciel, szef czy cokolwiek innego, że tak naprawdę, bo on
on być może, tak jak w tym przykładzie o tych jednym czy dwóch kierowcach, on tego nawet nie wie, że to może mieć taką reperkusję, a organizacja później ma z tym problem, że to zwolnienie, znaczy obciążenie za coś jakiegoś kierowcy, niesłuszne obciążenie, umówmy się, bo albo wypadkowe obciążenie może mieć takie reperkusje, które tak naprawdę, a jeżeli to przyjdzie na czas kryzysu i tych 10 kierowców, i tych 90 samochodów albo 30 samochodów nie zarobi na te 10, to w następnym miesiącu już mamy górkę nie 20 tysięcy euro, a 40 tysięcy euro, a w kolejnym mamy już 60 tysięcy i bardzo ciężko jest wyjść z czegoś takiego. Beniamin, mamy 15 minut do końca, więc ja tu będę strażnikiem czasu, a chciałem cię jeszcze spytać, właściwie to was chciałem spytać o jeszcze jedną rzecz, czy to zawsze jest tak, że jak samochód stoi, to nie zarabia, a jak jeździ, to zarabia, nie? Czy to nie jest tak? Czy to nie jest tak, że po prostu czasami trzeba ten samochód postawić, tak powiem, na parkingu i jeździć z tej setki, powiedzmy, 60, nie? Ja wiem, że ja teraz otwieram zupełnie nowy temat, ale czy ty się nie spotykasz z czymś takim, bo ja się spotykam, jak mam przewoźnikami, zresztą widzimy to chociażby na giełdzie, że jeździmy za wszelką cenę. Czy to jest dobra droga? Tutaj bodajże pani Maria napisała, wrażliwość człowieka nie zawsze idzie w parze z biznesem. Ja się z tym zgadzam i to jest tak, że ci właściciele wbrew pozorom, oni mają bardzo często też taką chęć do tego, żeby utrzymać wszystkie stanowiska pracy i pracownicy, kierowcy, spedytorzy powinni też mieć świadomość tego, że oni mają tą chęć utrzymania. Na takiego kryzysu, jak mamy teraz, czy też może nie nazwijmy tego kryzysem, takiego spadku, jak mamy teraz, oj, dawno nie było chyba na naszym rynku. Dawno nie było na naszym rynku. Cieszę się, że jeszcze banki do tego nie dołączyły, to znaczy banki gdzieś tam sobie mają jeszcze pieniądze, w związku z tym nie pogłębiają tego kryzysu transportowego, ale powiedzmy sobie, że decyzja o tym, żeby postawić niektóre samochody, jest racjonalna, bo samochód stojący nawet w leasingu czy w wynajmie kosztuje ratę wynajmu, a samochód jeżdżący kosztuje kierowcę, ratę wynajmu plus paliwo plus opłaty drogowe. Jeżeli z tych elementów wszystkich nie zbierzemy na to przychodu, to niestety opłaty drogowe nie zrobią się same. Paliwo, no okej, dostaniemy jakiś kredyt, ale ile tego kredytu dostaniemy i nawet możemy próbować renegocjować warunki z firmami leasingowymi, ale nie zawsze. Nie ma wszystkiego za wszelką cenę. Nie ma co za wszelką cenę prowadzić działalności tam, gdzie tego nie musimy robić. I teraz odpowiedź na to jest taka, ja bym najpierw stawiał te samochody, które są spłacone, przyznam szczerze, bo jeżeli nawet będziemy mieli plan je odsprzedać, to im mniej samochody będą miały kilometrów, tym będzie dla nich lepiej do odsprzedaży. Natomiast wszystkie pozostałe, w założeniu, że przechodzimy z tego worka do tych koszyków, w których jest jeden samochód, każdy następny, to dla mnie wtedy jest sygnał, że ja widzę i do tego namawiałbym przewoźników, widzę, czy ten samochód zarabia na siebie, czy nie zarabia i ewentualnie co mi zostaje. Te, które stoją, zawsze możemy uruchamiać. Natomiast te jeżdżące bym tak naprawdę, najpierw jeździłbym tymi, które mnie kosztują, a te, które są spłacone, zostawiłbym, bo one będą w razie czego do innych rzeczy, albo wykorzystał je w zupełnie innym segmencie, w jeździe wokół komina, bo jeżeli mówimy na przykład, że te spłacone muszą jeździć na rynku międzynarodowym, ja przepraszam, że będę wtrącał takie jazda wokół komina, czy tam po krajówce, ale to ja się posługuję
językiem, którego nie zmienię, bo to jest mój język, który, z którego wyrosłem. Tak? Którego wszyscy też rozumiemy. Także, to zależy, że mnie klienci... Nie prowadzimy wykładu akademickiego, tylko rozmawiamy w środowisku transportowców. Mamy jeszcze niecałe 10 minut. Kamil, chciałeś coś do tego jeszcze dodać? To pojawiło się takie pytanie, czy spotkaliśmy się z jakimiś zapisami w zleceniu, które powodują jakieś dodatkowe opłaty jakimś drobnym druczkiem. Tak? No, wiecie, no, znowu, wracamy do punktu wyjścia. Czytajcie po prostu wszystko i jeżeli coś wam się nie zgadza, to po pierwsze no, dopytujcie albo po prostu nie zgadzajcie się na takie zapisy w zleceniu. To jest kluczowe. No naprawdę... w zasadzie moje pierwsze doświadczenia to są doświadczenia z pracy w banku i ja wiem, jak bardzo istotne jest to, żeby po prostu wszystko przeczytać, nawet ten drobny druczek. My mamy taką tendencję, że podpisuję, tak, i po prostu zaczynam działać, a potem no, zobaczymy, co się wydarzy, tak, więc takie zapisy się pojawiają, tak, ja taki chyba jeden zapis, którym jest szczególnie zapamiętałem, tak, to był taki zapis, który była zmniejszona stawka, czy po prostu pomniejszona wypłata w momencie, w którym liczona od dni opóźnienia w dostarczeniu dokumentów. Tak, czyli miałeś określony termin na to, żeby te dokumenty przewozowe dostarczyć do spedycji, ale jak się opóźniałeś, to za każdy kolejny dzień była po prostu naliczana kara, więc to było totalnie, no słuchajcie, naprawdę ogromne, biorąc pod uwagę, że nie wiem, no czasami te dokumenty po prostu muszą wrócić razem z kierowcą, tak, a oni na przykład nie akceptują tego w wersji elektronicznej, no to było takie coś, co dla mnie było po prostu, no nie wiem, no, chyba szokujące tak naprawdę. Słuchajcie, jeszcze mam pytanko, bo myśmy tu parę razy mówili o tym banku. My tego tematu teraz nie rozszerzymy, nie rozwiniemy, ale chciałbym, żebyśmy chociaż go dotknęli, bo trochę Beniamin o tym wspomniał. Nie? Myśmy trochę prowokacyjnie w agendzie spotkania zadali pytanie, kredyt obrotowy to pułapka czy dźwignia finansowa. Beniamin, chciałem się odwołać do twoich doświadczeń, jak to wygląda w przypadku klientów, jak oni sobie z tym radzą, bo kredyt obrotowy jest tutaj no, takim chyba jednym z podstawowych narzędzi finansowania, nie? Tak, i ono będzie podstawowym, bo ja sobie nie wyobrażam tego choćby z powodu prostego. No bo jeżeli pieniądze dostajemy za 60 dni, a tak naprawdę podatki musimy płacić 25 dnia, no to gdzieś nam tam brakuje tych pieniędzy. Kontrahent nam się spóźnia i brakuje tych pieniędzy. Problem polega na tym, że żeby nie myśleć, że kredyt obrotowy zastąpi nam wszystkie, i to jest pierwsza istotna uwaga. Po drugie, żeby nie myśleć sobie, że kredyt obrotowy nie jest niebezpieczny. Dlaczego? Rozmawialiśmy na początku naszego webinaru na temat tego, że sprawdzamy warunki kontrahentów. Banki też sprawdzają warunki kontrahentów. I to mają do tego więcej i lepsze narzędzia, bo jeżeli przychodzi komornik na konto, to oni już dostają sygnał, że dana firma coś ma nie tak, bo komornik zablokował jej konto. Jeżeli jest tam kredyt obrotowy, to już gdzieś tam się świeci jakaś żaróweczka, uwaga. No oczywiście, jeżeli to będzie obciążenie na 1000 zł, a firma ma parędziesiąt milionów, to zupełnie co innego. Natomiast jeżeli zaczyna się na przykład, nie wiem, blokada ze strony Urzędu Skarbowego, pamiętajcie, że one chyba zaczynają się po 14 dniach od niezapłacenia podatku, jest taka możliwość, no to już bank coś tam sobie wie. No to i wyobraźmy sobie sytuację następującą. Bank podejmuje decyzję, mamy 1 000 000 złotych kredytu obrotowego i 500 000 miesięcznych obrotów. Bank podejmuje decyzję, cofa nam kredyt obrotowy. Wysyła do nas pismo oficjalne albo przyjeżdża nawet ich przedstawiciel, mówi niestety nie macie ode mnie 1 000 000 obrotowego kredytu. Wszystko co wpłynie, bank dostaje najpierw. To znaczy, jeżeli macie 500 000 miesięcznego obrotu, to 2 pierwsze miesiące zaspokaja bank, nie was. To znaczy,
jest to pewien problem i na to należy uważać. Oczywiście, jeżeli wasz kredyt obrotowy to będzie 200 tysięcy, a nie milion, nie ma takiego problemu, bo sobie z tym poradzicie, bo to jest tylko pół miesiąca, to jest przeniesienie, można spróbować wziąć kredyt w innym banku, można się posiłkować faktoringiem, przepraszam Kamil. Przede wszystkim faktoringiem, najprościej. Natomiast chodzi głównie o to, że jeżeli to ma was wytrącić, to nie macie za co zatankować samochodów, to nie macie za co zrobić pensji, nie macie za co zapłacić leasingu, nie macie co oddać faktoringowi tak naprawdę również. Więc to są takie narzędzia, żeby trzeba było w jakikolwiek sposób dobrze to zabezpieczyć i robić to z głową. Bo jeżeli obsługa tego jest dla państwa niebezpieczna, no to niestety będzie to w jakiś sposób czyniło niebezpiecznym prowadzenie tego biznesu. Ale widzisz co, Benjamin, ja bym też taki wniosek, który podpowiadają wszelkiego rodzaju ekonomiści, to po prostu zdywersyfikuj swoje źródła finansowania, tak? Mhm. Miej kilka alternatyw, tak jak powiedziałeś, może umowy w dwóch bankach, tak? Może nie bierz jednego kredytu, nie wrzucaj wszystkiego do jednego wora, bo wystarczy właśnie, że ten bank zaostrzy swoją politykę ryzyka i nagle zostajesz bez źródeł finansowania. Bez środków. To jest chyba kluczowe, tak? Żeby zdywersyfikować to, znaleźć kilka alternatyw. Tak, ja tak czytam przy okazji też te komentarze od państwa i muszę powiedzieć jedno słowo a propos tych zapisów zlecenia, które tak wam przeszkadza. Mamy 5 minut jeszcze, Benjamin. Więc tylko szybciutko postaram się to powiedzieć. Proszę państwa, zapisy i umowy są na pewno, jak to mówią prawnicy, zawsze na złe czasy, nie na dobre czasy. Też musicie brać pod uwagę to, czy te zapisy i umowy są wykorzystywane. Nagle się może okazać, że 90% naszych firm na rynku, mówię tutaj o spedycjach i przewoźnikach, jest dobrym, rzetelnym płatnikiem, współpracuje się dobrze, natomiast mamy 10%, które z jakiegoś powodu będą negatywnie wpływały na rynek. Mhm. Może nawet te 10% z jakiegoś powodu w danym momencie płaci lepiej. Znaczy w sensie wyższą stawkę. Zastanówcie się wy, czy warto z takimi firmami działać i jak z takimi firmami działać, bo na dzień dzisiejszy to trzeba sobie odpowiedzieć, gdzie leży ten nasz biznes i jak my ten biznes chcemy budować. Nie wszystko jest zawsze w twardych liczbach. Mhm. Czasami jest w liczbach plus komunikacji. A jak ja czasami oglądam na komunikatorach, jak firmy się windykują nawzajem, no to powiem, ja używam prostego języka, staram się pracować z prostym językiem, ale są też firmy, które używają języka, jak ja to nazywam, troglodytów. Pieniądze, dawaj pieniądze, gdzie pieniądze? Zacznijmy od dzień dobry i wytłumaczenia sobie nawzajem swoich racji, zanim powiemy Transcashowi, że windykuj, tak? Bo może się okazać, że Transcash dostał informację ze stycznia, że faktura jest, a ona jeszcze nawet z dokumentami nie przyszła do tej pory, tylko księgowa ma zapis, że... Tak. Też chcę, jeszcze dodam tylko jedno słowo. Kamilu, nie rozkręcaj się. Nie, ja tylko dodam... Jest rzeka. Tak, ja wiem, już dostałem tak, że nie mogę się odpalać znowu, także, ale ja tylko dodam jedną rzecz, że odniosę się do tego, co powiedział Benjamin. To też pamiętajcie o tym, że żeby też nie demonizować firm windykacyjnych, tak? Ja powiem z perspektywy Transcash, no bo my też właśnie... Czasami jest tak, że klient jest już tak zdenerwowany, że w ten sposób dzwoni, gdzie jest moja kasa, ta używa jakichś tam niecenzuralnych słów. Ale pamiętajcie też, że w momencie, kiedy to zgłosicie do firmy windykacyjnej, to my też od razu nie wchodzimy tam, wiecie, nie strzelamy z działa do muchy. Tak? My też w pierwszej kolejności chcemy ustalić, co się dzieje i czy faktycznie to jest zasadne i czy będziemy mogli tutaj ten proces rozpocząć. Tak? Więc to też jest ważne. Kończymy. Postawmy tutaj w tym momencie kropkę, Kamil, bo ja tam mam taką niewdzięczną funkcję tego strażnika czasu, ale ja myślę, że to, co
to, o czym mówiliście przed chwilą, to się nadaje danie też na podsumowanie, znaczy się lepsza komunikacja i więcej zaufania, ale to jest zupełnie jeszcze inny temat, na zupełnie jeszcze inne spotkanie. Natomiast ja chciałem jeszcze dodać, bo tak mi się nasunęło, kiedy też Beniamin o tym mówił, jeżeli chodzi o tą kalkulację kosztów, że my w maju będziemy, ja mogę myślę, że mogę już to zdradzić, będziemy mieli takie narzędzie na platformie TransEU, które się nazywa asystent planowania trasy. On nie będzie zwykłym kalkulatorem, on da pewną wartość nawet wyliczenia zysku i dobrze zaplanuje trasy i wybierze te trasy, które dla nas będą najbardziej racjonalne, włączając w to opłaty wszystkie środowiskowe, autostradowe i wszystkie ograniczenia w ruchu. Nie? Więc tylko uczulam tych wszystkich, którzy nas słuchają, że by nas obserwowali i co się dzieje na platformie, bo w maju będzie niespodzianka. Myślę, że taka racjonalna i dobra. Natomiast słuchajcie, co do pytań, które padały, na sporą część już Beniamin w zasadzie i Kamil już ci odpowiedzieli, natomiast tak na szybko to bym chciał dosłownie w paru zdaniach, bo w zasadzie już zbliżamy się do końca. Pyta ktoś, nie wiem kto, ale mam pytanie tutaj przed sobą. Problem ze spedycją z Czechami. Polskie firmy wierzycielskie nie są w stanie odzyskać należności za transport, zostaje tylko szukać rozwiązania przez sąd, znak zapytania. Macie tu jakieś doświadczenia czeskie? No, to znaczy tak, no, my robimy windykację międzynarodową, więc nie wiem, czy to było akurat zgłoszone do nas, żebyśmy się tym zajęli, więc no, zachęcam do spróbowania, no bo my ten cały proces obsługujemy, tak, więc za granicę również, więc jeżeli ktoś tego nie zgłosił, no to mówię, to zachęcam do tego, żeby spróbował zrobić to naszymi siłami. Również my też również pomagamy na etapie sądowym, tak, no bo oprócz tego, że mamy tą windykację, nazwijmy to miękką, polubowną, no to ten ostateczny etap również my jesteśmy w stanie się zaopiekować i odzyskać to poprzez czeski sąd, więc no, zachęcam do skorzystania. Okej. Okay. Słuchajcie, kolejne pytanie tak na szybko. Jaką technicznie chyba bardziej, jaką firmę polecacie do poboru opłat autostradowych, żeby precyzyjnie wyliczyć koszty? Czy macie tu jakieś doświadczenia wasze czy klientów? Ja nie, z zasady nie polecam żadnych firm, nie znając firmy, której mam coś polecić, tak? To... Ja nie jestem ani influencerem, ani osobą zarabiającą na poleceniach. Beniamin, musisz to kiedyś zmonetyzować, na Instagramie będziesz rzucał jakieś takie... Nie mam też Instagrama, bo jakoś tak dla mnie nie jest to chyba... No, to jest właśnie ta różnica między moimi dziećmi a mną, że... Nie uważam, że powinienem być, ale można mnie znaleźć zawsze i można ze mną w razie czego porozmawiać, bo bardzo lubię, jak zapewne zauważyli Państwo i Wy, bardzo lubię rozmawiać. Słuchajcie, potwierdzam. Czasami jak rozmawiam z Beniaminem, to schodzi nam prawie długie godziny i dyskutujemy o sytuacji na rynku transportowym. Natomiast słuchajcie, kolejne są jeszcze dwa pytania. My jesteśmy już po czasie, ale może chociażby uda nam się je zajawić. Pytanie, czy spotkaliście się z jakimiś ukrytymi kosztami, które was zaskoczyły w zleceniach napisanymi drobnym druczkiem? Ja wiem, że teraz otwieramy worek. Marek, ja już powiedziałem o jakimś tam jednym z tym zleceniu, wiem, podejrzewam, że Beniamin pewnie tych przykładów może podać więcej, ale tam konkluzja na tym czacie była taka, że obciążamy wszystko i za wszystko ma płacić przewoźnik, tak? No, ale myślę, że Beniamin też później nawiązał do tego i powiedział, no słuchajcie, no, po prostu nie podejmujcie współpracy, tak, nie musicie się na to zgadzać. No wiecie, jeżeli ktoś stosuje takie zapisy, to znaczy, że to nie jest do końca uczciwy biznes, tak? Czy my chcemy po prostu z takimi ludźmi współpracować? I myślę, że tutaj taka pewnego rodzaju solidarność solidarność przewoźników, bo ja nigdy nie postawię się po którejś ze stron. No mamy, zresztą to nie są strony, bo to nie jest konflikt, to jest po prostu współpraca, tak? Natomiast
solidarność na takiej zasadzie, że nie bierzmy po prostu tych frachtów, może spowoduje, że firma pójdzie po rozum do głowy i powie, dobra, no coś jest nie tak, że nikt nie chce ze mną jeździć, tak? Może faktycznie ja powinienem to zmienić. A jeżeli macie jeszcze jakiś, nie wiem, problem z tym, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest legalne, no to znowu wynajmijcie, skorzystajcie z pomocy specjalisty i może taka opinia, którą, nie wiem, dołączycie do umowy, zmieni te zapisy. Albo możecie po prostu napisać, nie zgadzam się na punkt taki, taki i taki. Okej, chciałeś jeszcze uzupełnić, Beniamin, to? To, co powiedziałem, że można zaproponować, skreślamy punkt taki, taki i taki w waszym zleceniu. Akceptujesz? Jak nie, to znaczy, że on tego nie chce, tak? To znaczy, że on na tym ten. Natomiast ja myślę, że przewoźnicy bardzo dobrze wiedzą, które firmy mają takie zapisy i jak one to robią. Mało kiedy jest sytuacja taka, że nie wiedzą. I żeby było śmieszniej, i tak brną w to. Ale myślę, że często zachowujemy się po prostu schematycznie, wchodzimy tak w schematyczne zachowanie. Ja to też obserwuję. Ja tylko dodam, że na czacie jest link do webinaru, który kiedyś prowadziliśmy o absurdalnych zapisach w zleceniach, także można też na niego się odwołać. Ja myślę, że też my go załączymy do tych materiałów, które będziemy, ten link załączymy. Natomiast słuchajcie, jeszcze to ostatnie pytanie w zasadzie jest chyba do Kamila, bo to pytanie jest, czy giełda TransEU weryfikuje rzetelność firm, które wprowadza oferty transportowe na temat rzeka, nie? Temat rzeka. Ja odpowiem w imieniu całej grupy. Oczywiście, że tak, i nawet chyba na czacie tam pojawiła się już odpowiedź jednego z naszych moderatorów, jak wygląda ta polityka, i tam po prostu należy tam po prostu to przeczytać, w jaki sposób to jest weryfikowane, więc ja też odsyłam do tego, co zostało tam załączone. Myślę, że też w tym podsumowaniu możemy to... Tak, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Panowie, wielkimi krokami zbliża się napis koniec. Ja mam jeszcze do was prośbę, żebyście w jednym zdaniu, w kilku zdaniach podsumowanie wasze a propos tego tematu, jakieś złote myśli, Kamil i Beniamin. To Beniamin, oddaję ci głos, ja na samym końcu. Okej, proszę państwa, nie demonizujmy wszyscy rynku, na którym pracujemy. Ja rozumiem, że czasy są ciężkie, natomiast pamiętajcie, że w większości przypadków po każdej stronie komputerów, jeżeli mówimy choćby o giełdzie trans, siedzą ludzie i uważam, że bez żadnego problemu można się, przynajmniej tak jak mówię, w 90% z tymi ludźmi dogadać, w prosty sposób. Jeżeli potrzebujecie jakiś porad, jak sobie radzić, ja oczywiście służę, tutaj jest na mnie namiar. Najlepiej jest skontaktować się ze mną przez LinkedIna, bo jestem dosyć, znaczy odpowiadam na pytania, staram się nie publikować za dużo, bo za dużo jest później do czytania niepotrzebnie. Natomiast pracujemy na wspólnym rynku, pracują na nim ludzie. Unikajmy rzeczy, które są dla nas niebezpieczne. Jeżeli wy byście czegoś dla siebie nie zrobili, to nie brnijcie w to, tak? Jeżeli uważacie, że stawka jest podejrzana za wysoka, to z jakiegoś powodu ona jest podejrzanie za wysoka, bo sami wiecie, że na tym rynku w tej chwili rządzą klienci, ale jeszcze 2 lata temu rządzili przewoźnicy i dobrze o tym pamiętacie. Mhm. Kamil, chciałeś coś jeszcze podsumować? Tak, to ja zalecam spokój i podejście po prostu zdroworozsądkowe, tak? Czyli czytajmy dokładnie wszelkiego rodzaju umowy, dywersyfikujmy swój portfel, który wspiera nas finansowo, nie bójmy się czasami wymagać od drugiej strony, czy prosić o zmianę zapisów, choćby nawet w tych zleceniach, bo widzę, że to akurat to był taki gorący temat, który się pojawiał na tym czacie. I tak jak powiedziałby nami, teraz jest
to jest po prostu sinusoida. Raz jest rynek przewoźnika, raz jest rynek spedycji. Pamiętajcie, że no zawsze dochodzi do tego odbicia, tak? I dobra współpraca, taki wzajemny szacunek, myślę, że pomogą każdemu. Ja zachęcam też do kontaktu. Macie tutaj możliwość pobrania poprzez ten kod QR danych kontaktowych. Ja też jestem dostępny na LinkedInie i też jeżeli ktoś ma jakieś pytania i chciałby prosić o pomoc, to oczywiście bardzo chętnie odpowiem. Także kochani, no, ja wam bardzo dziękuję w ogóle za tą fantastyczną rozmowę i za to, że też uczestnicy webinaru byli aktywni, zadawali pytania i mogliśmy tak naprawdę chyba bardziej nawet prowadzić dyskusję niż taki wykład. Także super. Fajnie, że kończymy, bo już obsługa hotelowa zaraz mnie stąd wypali. Postawmy kropkę. Ja, panowie, wam bardzo też dziękuję za fajne spotkanie i fajną rozmowę. Dziękuję wszystkim uczestnikom i tak sobie myślę, że to, czego sobie wszyscy życzymy, żeby się ruszyło, że tak powiem, nie? Żeby ten rynek zaczął znowu żyć, bo wtedy tych problemów związanych, jak mamy liczyć każdą złotówkę, będzie może trochę mniej, chociaż zawsze należy liczyć. Natomiast no teraz chyba szczególnie, prawda, kiedy jest mniej przychodów i mniej zysków, no to liczy się to, w jaki sposób potrafimy te koszty nasze oglądać. Mam nadzieję, że jakieś myśli wielu z Państwa zachowało dla siebie, że coś Was zainspirowało, w razie czego macie kontakty do naszych prelegentów. Także ja Wam wszystkim bardzo dziękuję i prelegentom, Kamilowi, Beniaminowi i wszystkim Państwu za to, że z nami zostaliście do końca. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnej okazji, a wszyscy dostaniecie Państwo materiały jeszcze z tego naszego webinaru i zapis tego naszego webinaru. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia również. Dziękujemy.